Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, zrodził się we mnie taki dziwny temat i muszę się z nim z wami podzielić. A tytuł brzmi tak: Cierpiąca Matka, Cichy Ból. Wstęp do tajemnic wielkości Matki Boga. Widziałem oczyma duszy Matkę, trzymającą na rękach najświętsze ciało swojego Syna, odarte z godności. Jeszcze brocze się krew z niezastygniętych ran. Krew wchłaniała się w ubranie matki, przenikała jej ciało. Wzrok kamienny, pełen bólu i rozpaczy, jakby chciała powtórzyć te słowa wcielenia. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wykonało się, Synu, to, co było zapowiedziane przez proroków. Matka Boża wiedziała o tym, że to się wszystko wydarzy. Przecież znała Pismo Starego Przymierza. Przecież jest obdarzona mądrością Bożą, pełnią łask. Jeśli wy dziś litujecie się nad cierpiącą Matką, nad jej bólem, rozpaczą, ona w dniu waszej śmierci też się nad wami ulituje jako Matka Miłosierdzia. Żywe Słowo, sam Bóg, wcieliło się w nią dla naszego zbawienia. Przypatrz się róży, czy nie przypomina ci drogi Maryi, jej samej, tak wspaniała, delikatna i pachnąca. A jednak, gdy spojrzysz na łodygę, zobaczysz jej drogę pełną kolców, cierpienia i ran. By dostać się do tego kwiatu, nie można ominąć tej łodygi, tej drogi, gdyż takie są warunki wąskiej drogi jej Syna. Dziś wielu idzie na łatwiznę, nie chce poświęceń, małych, drobnych ofiar. Ciało z ciała, krew z krwi. Któż się przejmie tym, co dla ciebie zrobili? Pomyśl trochę o tym. Jezus rzekł: tym, którzy pełnią wolę Ojca, będę się ukazywał, a tym, którzy ją nie pełnią, ciężko będzie nawet znaleźć Go. Potrzeba ofiarnych serc i poświęcenia, przyjąć drogę róży i razem z nią iść po Jego drogach aż na Golgotę. Tam Go znajdziemy. Różaniec, przesuwając te małe róże w dłoni, idziemy po Jego drogach życia, śmierci i zmartwychwstania. To nie przeżywanie pewnych stacji różańca, to przyswajanie, a nawet wsączanie w siebie, zakorzenienie tej drogi życia. Samemu po drogach jej Syna ciężko się idzie. Człowiek wiecznie upada, ale z Jego Matką, która zna te drogi najlepiej, idzie się pewnie i bezpiecznie. Zróbcie wszystko, aby zdobyć tę perłę, która ma na imię Maryja. Przyjmijcie ją do swojego serca. Ona rozpali was miłością do Trójcy Przenajświętszej. Miłość Bóg, Ojciec, stworzył miłość Maryję dla miłości, którą jest Jezus. Jeśli będziemy mieć tę miłość, czyli Maryję w swoim sercu, to i ona zrodzi nam tę miłość, czyli Jezusa w naszych sercach. Maryja jest drogą przyjścia Jezusa na świat. Krocząc tą drogą, czyli z Maryją za rękę, łatwo i szybko spotkamy Jezusa. A ufając jej, jak Bóg jej zaufał, na pewno nas do Niego zaprowadzi. Tak sobie Bóg upodobał, by matka wychowywała dzieci i przyprowadzała je do Syna, gdzie nasze jest zbawienie. Bo wie, że tylko w jej Synu ono jest, w Jezusie Chrystusie. Popatrzcie, jak dobry jest Bóg. Bóg jest miłością. Stworzył największe dzieło dla swojego Syna, miłość, Maryję. Dla miłości, którą jest Jezus. Krocząc za rękę z tą miłością Maryją, po drogach jej Syna Jezusa, pewnie i bezpiecznie przeprowadzi nas na drugą stronę do Syna. Kto odrzuca tę miłość, stworzoną przez miłość Boga Ojca, dla miłości, którą jest Jezus, nie może liczyć na spotkanie z miłością Jezusem. Tylko prawdziwa miłość, która jest drogą do Syna, który jest miłością, może cię tam pewnie i bezpiecznie zaprowadzić. Kto znajdzie tę perłę, Maryję,
ten znalazł życie Jezusa. Ciąg dalszy nastąpi. Nie wiem, kiedy się to zrodzi, ale jak się zrodzi, to na pewno wam powiem. Bratkowie, niech wam Pan Bóg błogosławi, Matka Boża prowadzi drogami Syna. Zawsze do Syna. I pamiętajcie, zawierzajcie się Matce Bożej. Amen.